Z mniejszą dokładnością można wskazać taki moment przełomowy. No jak sama nazwa wskazuje, jest to moment. Tutaj ten moment został rozłożony na dwie partie. To były partie numer, zdaje się, 9 i 10, kiedy to dwoma setkami już tak na dobre uciszył Alistair Carter, Marco Fu. Od tamtej pory w zasadzie nie istnieje w tym meczu, no poza jedną wygraną partią, i to w ciężkich byłach rodziło się to zwycięstwo. Szósta partia wskoczyła wówczas na licznik Marco Fu. Thank you, settle down please. Frame 15, Ali Carter to break. 15 partia i to jest ten moment, że niewykluczone, iż będzie to partia ostatnia.
Nie dotarł do różowej, nie otrzymał również szansy wbicia bieli czarnej. No, o nią akurat było niezwykle trudno. A do niebieskiej trzeba będzie uważać na no, ten przepisowy, regulaminowy strój. Nim można popełnić faul. Tutaj głównie chodzi o czerwoną, którą ma w tej chwili pod sobą Alistair Carter. Nie będzie grał na wbicie, już się złożył do takiego mniej inwazyjnego w stół zagrania. Biała za żółtą. Alicata one. No, część czerwonych odcina, to nie są wszystkie, co prawda. Z takiej sytuacji nie wiem, czy przypadkiem nie zmusił Marco Fu do próby wbicia. Ta czerwona pod lewą kieszenią. No ale złożyć się ze świadomością, że przy pudle biała. O, tu się nawet może okazać, że nie ma do niej pełnego dostępu. Marco Fu, znaczy pełny ma na pełną bilę, ale może nie mieć na kąt wbicia. Uwaga na białą do rogu. Faul taktyczny. Za 4 punkty. Biała z ręki ustawiona już na zaatakowanie czerwonej, stojącej niemal na wprost do lewej narożnej kieszeni, skoro tutaj to pewnie i sporo wstecznej rotacji będzie chciał zagrać Ali Carter. Do niskich kolorów pozycja, a jak biała, jak czerwono nie wpadnie, to w miarę bezpiecznie powinno się udać zostawić stół. Bardzo daleko od celu Ali Carter, ale ta wsteczna rotacja zapracowała jak trzeba. Jest bezpiecznie. Ważne też, że czerwona nie zatrzymała się na niskich kolorach, że nie zatrzymała się na przykład na zielonej bila biała, bo wtedy łatwiejsze zagranie na odstawną, a może i na wbicie miałby Marco Fu. I tak jak przez cały turniej rewelacyjnie grał odstawne, tak być może na sam koniec finałowego pojedynku popełnia okrutny błąd. Uśmiecha się pod nosem na Ali Carter, no bo dzisiaj asem z przyrządu na pewno nie był Anglik. A zarówno i do lewej, i do prawej kieszeni będzie musiał grać z przedłużacza.
Za brązową nie będzie. Nie będzie też szansy na wbicie dla Marco Fu. 2 cm wcześniej, gdyby zatrzymała się biała, musiałby chyba atakować na ścięcie czerwoną do prawego rogu Marco Fu, ale z tak ustawionej białej nie ma mowy. W końcu potwornie nieprzyjemny chiński snooker ustawił się na brązowej bili. Inna czerwona, no raczej nie na wbicie tutaj. Nawet chyba na bandę najpierw gra właśnie Marco Fu. Już ma powody, żeby być zrezygnowanym. Zresztą niewykluczone, że wykonał przed chwilką Marco Fu ostatnie zagranie w tym turnieju. No fakt, że jeszcze mnóstwo roboty tutaj musiałby najpierw wykonać Ali Carter przy takim ustawieniu przede wszystkim kolorów. Nie bardzo jest na czym budować breaka. No ale chyba lepiej być w takiej sytuacji jednak przy stole. Miało być po dwóch bandach i muśnięcie czerwonej, ucieczka białej na górę stołu. Nie znalazł lepszego rozwiązania. Czy to było najlepsze? Na pewno trudno ocenić. Skoro jednak doprowadziło to do rozpoczęcia breaka przez rywala, to na pewno można było wykombinować coś korzystniejszego. No a co potem? Four. Nie sądzę, żeby niebieska przechodziła do lewej dolnej kieszeni. O, właśnie, to ilustracja. A to oznacza, że trzeba wycofywać znowu, iść po niskie kolory, zielona lub brązowa. Thank you. Fine. Słabiutko to wychodzi. Za mocno do zielonej. Również można powiedzieć, że za mocno do brązowej, bo gdyby biała stanęła troszeczkę wcześniej, bliżej nas, widzów, przed telewizorami, wówczas miałby dużo lepszy, korzystniejszy kąt na powrót do czerwonych, po brązowej właśnie. Boczna rotacja. No, przy tak szybkich stołach można sobie kreować te kąty prawie że dowolnie. Ta wyższa czy ta niższa? Czerwona. Przesadził Ali Carter z optymizmem. Może jej w ogóle nie miał. Właśnie o to chodzi, że albo zła ocena, albo dobrze ocenił, ale źle wykonał uderzenie. No wiadomo, że jedno z tych dwóch. Mógł liczyć też na to, że po rancie wydostanie się, wpadnie czerwona, on dzięki temu lepiej wydostanie się na niskie kolory. Szansa dla Marco Fu, jednak powraca do stołu jeszcze w tym frame. 47 minut bez wbicia bili Marco Fu. Jak ugrzązł. No, najgorsze, co się mogło stać, właśnie się wydarzyło, bo biała została na dole ekranu, nie wyszedł do żadnej kolorowej i jeszcze jedną czerwoną wysłał na górę. Także no, nie może sobie nawet pozwolić na odstawną, komfortową odstawną. Musi atakować bilę zieloną. No, nie musi. Może spróbować coś z różowej, może spróbować poprowadzić białą na górną bandę gdzieś tam na lewo od żółtej, ale to mniej więcej prowadzenie białej w tamten obszar
jest niemalże tak samo trudne, a może nawet i trudniejsze, niż wbicie zielonej bili. Jeśli Carter rozczarowany, to jak musi czuć się teraz Marco Fu? 5-3 prowadził Marco Fu, a od tej pory z 6 następnych frame'ów wygrał tylko jednego. Od brązowej za żółtą, tak, chyba będzie, albo na wbicie brązowa, no tu przynajmniej nie ma chińskiego snookera, od brązowej za żółtą. Marco Fu one. No i brawo, z tego co miał, to chyba więcej się osiągnąć nie dało, no gdyby jeszcze biała doszła do bandy, to zredukowałby szansę ataku teraz na wbicie ze strony Alistaira Cartera. Też można było wybijać wózkiem brązowa na czerwoną. No plus miliony innych rozwiązań, dużo trudniejszych. No w końcu jak w cyrku, to wszystkiego można spróbować. Patrz, i Alistair Carter w finale. Znalazło się miejsce dla klauna. Peter Ebdon i jego hicior. Nie to, że w jakiś sposób przydzę teraz sobie z Petera Ebdona, ale kto nie słyszał jego nagranego numeru, musi koniecznie teraz poszukać w przestworzach internetu. Peter Ebdon, utwór I'm a Clown. Jeszcze jak to się ma do Cartera, warto chyba powiedzieć. No, myślę, że większość z Państwa wie, a ci, którzy nie wiedzą, za chwilę się dowiedzą w internecie. Nie. No. Jest to przecież. A już wiem, dlaczego nie ma Petera Ebdona. Otóż wyobraź sobie, że spędził. Został zaproszony na urodziny. I poszedł na te urodziny. Osoba, do której warto przyjść na urodziny. Del Hill. 60. urodziny obchodził, zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj. A to jest trener, który kierował niemalże wszystkimi zawodnikami z turu. Woli wyjaśnienia. Peter Ebdon jest obecnie mentorem Alistaira Cartera. Na czerwoną spod czarnej. Five. Ma kąt, ale chyba zły. O właśnie, a w zasadzie go nie ma wcale. Nie ma, nie będzie miał czarnej, nie będzie miał niebieskiej. No ale zaraz, czy tutaj nie można na tej kieszeni w jakiś sposób poszukać ze wsteczną rotacją, jeżeli draśnie chociaż czarną bilę, sporo się pozmienia. Six. Ten.
11. Tym razem nie brązowo, tym razem jedynie na żółtej może kontynuować Alistair Carter. Sporo bil wbitych już przez Anglika w tym frame, ale bardzo niewiele punktów. Po tym jak na początku frame'a już czarna, niebieska i różowa zostały sprowadzone w pozycje praktycznie wykluczające ich rozgrywanie. No, trzeba skoncentrować się, trzeba się skupiać na budowaniu breaka na niskich kolorach. A nic tu już do kontynuacji nie ma, chociaż owszem, na chińskim snukerze, ale być może ma jeszcze jedną czerwoną do wbicia do prawego rogu. Tutaj czerwonej złożony Ali Carter, tylko przydałby się potem pełny parking na czerwonej stojącej obok. To da pozycję do niebieskiej. Super. I wreszcie będzie mógł poważnie zacząć punktować Ali Carter. Absolutnie już otwiera się bardzo szeroka, zresztą bardzo szeroko otwiera się droga do zamknięcia meczu najbliższym podejściem, trwającym już w zasadzie podejściem. No czarnej dostępu nie ma, czarna nie przechodzi, niebieska troszkę porządku zrobi na stole. Otwiera czarną, ma na prawo stojącą od punktu bili czarny, to jest chyba jedyna bila do kontynuacji. A może ta czerwona stojąca przy czarnej, no do niej chciałby mieć dojście Ali Carter. Nie, nawet bo na bezpośrednie zaliczenie byłby problem. Oj, kokietuje trochę Ali Carter. Jak przydałby się teraz pełny parking na różowej bili, czy w ten sposób będzie planował zagranie Ali Carter, czy jednak wybierze sobie którąś z czerwonych. Spory kącik w sumie dostał na niebieskiej, dlatego ciężko będzie dostać się tutaj bez pomocy jakiejś innej czerwonej, no bili po prostu, bez właśnie jakiegoś dobrego parkingu. Optymalnym byłby ten na różowej, o taki właśnie. Kończy się powoli szansa na zdobycie drugiego w karierze tytułu rankingowego dla Marco Fu. Strasznie rozczarowany musi być tą wieczorną sesją. Nawet jeżeli jeszcze szansę dostanie, to na tę chwilę musi czuć się potwornie nieprzyjemnie Marco Fu. Miał prowadzenie 5-3, grał bardzo solidnego snookera. Świetnie zagrał wcześniej też w półfinale, na cały turniej generalnie udany dla Marco Fu. Ale ta druga sesja finału bardzo słaba, bardzo pechowa też długimi fragmentami. 32. Praktycznie nieobecny, praktycznie stał się jednym z kibiców dzisiaj wieczorem Marco Fu. Czego niezadowolony Ali Carter ma kąt na pewno na czerwonej. Wolałby zostać na w dolnej części stołu, to na różowej lub czarnej, ale jak nie można, no to co? Na środek stołu, a przecież niebieska, a potem jeszcze czerwona, to już będzie na frame i mecz. 33. Za mocno dla niebieskiej. Niepotrzebnie komplikuje sobie
Ali Carter. Pięćdziesiąt dwa na stole, coś tutaj. 59 na stole, 51 przewagi. To jest bila na frame, to jest bila na mecz. Ciekawe, skąd się wzięło te 52 na stole. Statystyka. Trafia Ali Carter. Jeszcze chyba chwilę pogramy, bo nie wyszedł dobrze sobie na kor, no chyba, że no, jednak to różowy posadzi do zielonej kieszeni Ali Carter. 39. Przebił się swoim głosem przez wrzawę Oliver Martil. Z postępową rotacją na wszelki wypadek bezpiecznie białą na górę stołu będzie prowadził. Oj, z hikiem. Uła, ale to jak daleko od kieszeni odbiła się różowa. Jeden snooker potrzebny, no i chyba generalnie cud jakiś potrzebny też Marco Fu. Zobacz ten kick, jak skierował białą bilę na boczną bandę, no beznadziejna pozycja dla Marco Fu. No fakt, że chyba w gorszy już się nie mógł znaleźć, bo przecież każdy jego błąd eliminuje go z turnieju. Już przecież potrzebuje snookera. No nie wiem, czy nie jest zmuszony na wbicie. Na próbę wbicia czerwonej przy czarnej bili. Nie no, wszystko dzisiaj sprzysięgło się przeciwko Marco Fu. A chętnie by podał rękę już w tym momencie, ale że jest to gentleman, tego nie zrobi. A są tacy, którzy kilka razy zdążyliby połamać kij w trakcie tak toczącego się meczu, bo ten mecz naprawdę w drugiej części kompletnie nie ułożył się Marco Fu i tutaj bez jakiegokolwiek stawiennictwa po której stronie, bez jakiejkolwiek sympatii do któregokolwiek zawodników, można powiedzieć, że pecha miał sporo dzisiaj wieczorem Marco Fu, ale sam sobie do pewnego stopnia winien, bo miał też możliwości odwrócić jeszcze losy tego spotkania i po prostu przełamać dominację Alistaira Cartera dzisiaj wieczorem, a ta dominacja rzeczywiście była bardzo wyraźna. Rozpoczęła się w tej drugiej sesji od breaków 100-punktowych na 4 do 5, potem na 5 do 5. Wygrywać w tak wypełnionej, w tak dużej arenie i w tak wypełnionej, to jest chyba największa przyjemność. Wielu zawodników podkreśla, że tempo drum berliński to jest najbardziej efektowna, najbardziej okazała, najbardziej godna zawodowego snookera arena spośród wszystkich turniejów. I nie jest to żaden policzek, nawet dla Crucible Theater. Wszyscy wiedzą, że Crucible Theater to arena piękna, z historią, ale każdy podkreśla, że jednak jest to wręcz klaustrofobiczne czasami pomieszczenie. Że prędzej czy później Mistrzostwa Świata będą musiały zyskać arenę większą, bo i zapotrzebowanie na snookera rośnie. Ali Carter, nowym mistrzem, nowym najlepszym snookerzystą w Niemczech, w turnieju German Masters. W pierwszej edycji tego turnieju zwyciężał Mark Williams, w drugiej edycji, czyli w zeszłym roku, Ronnie O'Sullivan, a teraz Alistair Carter. I turniej bez młodego mistrza póki co. Zresztą Selbin grał w pierwszej edycji w finale. No, akurat tutaj przed 30 Mark Selby cały czas. You played krótkie wywiady. Some great stuff in the past days. You played some great stuff this afternoon. Świetnie grałeś wcześniej, świetnie grałeś jeszcze dzisiaj po południu, ale dzisiaj wieczorem kompletnie nie było tej gry widać. Za każdym razem, kiedy dochodziłem do stołu, miałem jakieś trudne uderzenia. Począwszy od pierwszego frame'a dzisiaj wieczorem, ale Ali zagrał bardzo dobrze i zasłużył na uznanie.
Also er sagt, egal wann ich heute Abend an den Tisch kam, es war immer unmöglich, immer nur lagen da Probleme, aber Kompliment an Ali, der klasse spielte. But still, I guess it must have been a great feeling to be part of such a final here. Myślę, że jednak w dalszym ciągu to miłe uczucie być częścią takiego finału. Tak, tak, zdecydowanie. Wielkie podziękowanie też dla kibiców za cały tydzień. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również tutaj powrócę. Dwa lata temu w półfinale, czy ja dobrze usłyszałem? A za rok mam nadzieję, że tutaj nie tylko powrócę, ale i wygram. Ja, sagt, es war eine tolle Erfahrung hier auf dem nächsten Jahr zurückzukommen und dann wieder ins Finale zu kommen und dann hoffentlich auch den Titel zu gewinnen. Marco Fu. Ali Carter, congratulations. Tonight the captain was the commander-in-chief. Dzisiaj kapitan. Gratulacje, dzisiaj kapitan rzeczywiście był za sterami. Kapitan wylądował. You know, it was a real tough day. Marco. To był trudny dzień. Struggled today and chociaż Marko wieczorem miał kłopoty ze swoją grą. You know, we both want it so bad, it's so important. We all want to put on a good show for the crowds. Oprócz tego, że musieliśmy walczyć ze sobą, to jeszcze chcieliśmy sprawić niespodziankę, dostarczyć dobre widowisko kibicom. Cieszę się jednak, jestem zachwycony tym, że udało mi się ten turniej zakończyć zwycięsko. Er sagt, es war ganz einfach ein wunderbares Gefühl. Für Sie beide war es ein schwerer Weg. Für beide war es wichtig, hier zu gewinnen, und deswegen ist er einfach nur erleichtert. But it must have been a kind of roller coaster year for you. 14 months ago, you were talking about. Ostatni rok to dla ciebie prawdziwy roller coaster. 14 miesięcy temu mówiłeś o odejściu na emeryturę, a teraz jesteś najlepszym zawodnikiem German Masters. I've kept at it. I haven't had the easiest time. Tak, to prawda. Rzeczywiście wtedy to nie był dla mnie najlepszy czas. I just give it my all, and you know, I've got great people around me now, and. Są wokół mnie jednak wspaniali ludzie i. Very satisfying to come out the winner. To wielka satysfakcja być zwycięzcą w tych zawodach. Er sagt, natürlich war es wichtig und er hat auch tolle Leute um sich herum, die sehr wichtig für ihn waren, die ihm auch geholfen haben. I think over there must be some of these great people around you. Your manager. A tam chyba jest ktoś z tych osób, które są cały czas w twoim otoczeniu, menedżer i partnerka. Tak, tak, rzeczywiście właśnie tak jest. Przyszli tutaj ze mną i jestem im wdzięczny za to, że mnie wspierali. Seine Freundin Millie heute Morgen hier eingeflogen, um ihn zu unterstützen, und Millies Hilfe hat geholfen. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ali Carter. I my również dziękujemy i gratulujemy Alisterowi Carterowi. Trzeci w karierze tytuł w turnieju rankingowym. Wielki, wielki sukces Alistera Cartera. A teraz bezpośrednie gratulacje od tej najbardziej zaangażowanej osoby, od tej, która denerwowała się być może bardziej niż sam zawodnik, niż sam Alister Carter. A także Steve, menedżer Alistera Cartera. No, oprócz tych wszystkich miłych rzeczy, oprócz tych wszystkich wzruszających momentów, przejścia do historii, już zapisania się na trwałe w historii turnieju German Masters. Też nie mniej istotny element związany z wynagrodzeniem finansowym za triumf w Berlinie. 60 tysięcy euro zasili konto Alistera Cartera. Ja sprawdziłem, rzeczywiście dwa lata temu w German Masters Marko Fu doszedł aż do półfinału, wtedy przegrał z Markiem Williamsem 3-6. Vize-champion beim Betfair German Masters 2013 heißt Marko Fu. Wicemistrz German Masters nazywa się Marko Fu. A to Jason Ferguson, prezes WPBSA, oraz Thomas Kessel, to jest przedstawiciel z kolei firmy Dragon Stars, która współorganizuje nie tylko ten turniej, ale większość turniejów, a może i wszystkie, które odbywają się w Niemczech, turniejów snukerowych.
Captain von Berlin und 2013 Betfair German Masters Champion Alistair Carter. Alistair Carter, najlepszym zawodnikiem German Masters. Za rok znowu przyjdzie bronić mu tytułu w turnieju, coś czego nie doświadczał od, no może nie aż tak długo, bo w roku przecież 2011 wygrał Shanghai Masters, w 2010 wygrał Shanghai Masters, w 2011 tytuł w Chinach bronił. Michael Holt też otrzymuje nagrodę za najwyższego breaka. Pewnie koledzy mu dowiozą 2000 euro za 144 punkty. I przychodzi ten przykry moment, kiedy trzeba powiedzieć Państwu dobranoc. Na szczęście nie będzie to trwało długo, bo już od 11 lutego zaczynamy kolejny turniej, tym razem Welsh Open. A na razie żegnają się z Państwem Przemek Kruk, Rafał Jefta. Dobranoc.